Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy, Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Taki jest początek Ewangelii Mateusza. Łukasz umieścił rodowód Jezusa po jego chrzcie i ukazaniu się Ducha Świętego w postaci cielesnej niby gołębica, kiedy to z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Kończy się ten rodowód tak, że jak Mateusz mógł w formie drabiny czy schodów przedstawić jako wstępujący, Łukasz odwrotnie, wstępujących przedstawia w nim Adama, a ostatnim jest Syn Boży. Biblia wyjaśnia to tak, chodzi tu bezpośrednie pochodzenie od Boga, Stwórcy, natomiast Jezus Chrystus jest Synem Bożym w najściślejszym tej nazwy, tego słowa znaczeniu. Z pierwszego mateuszowego rodowodu odnajdujemy u Łukasza syna Judy Faresa, a więc z dwóch bliźniaków, synów Judy, Faresa i Zary, to Fares jest przodkiem Jezusa. Ich matką była Tamar. Jest pierwszą kobietą wymienioną w tym rodowodzie Mateusza. Żadnej nie wymienia Łukasz. Mateusz zaś wymienia jeszcze przy Dawidzie, jego synu Salomonie, jego matkę, dawną żonę Uriasza, wiemy skądinąd Batrzeba, nie podając tutaj jej imienia, a wcześniej jeszcze dwie kobiety, Rahab przy Boozie i Rut przy Obedzie. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Przywołując dzisiaj genealogię, czyli rodowód Pana Jezusa, myśl jest jedna i cel, abyśmy w Jego blasku patrzyli na oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Kolejne nasze dni życia, genealogii naszej biografii, życia na ziemi, aż do niebiańskiego Jeruzalem, które przed nami się otwiera. A więc za łaską Bożą idziemy do przodu, pełni nadziei. Z powodu i dzięki Słowu wcielonemu, Synowi Bożemu i Duchowi Jego i Ojcowskiego Ducha Świętego, autor Księgi Kronik wymienia dramat proroka Jeremiasza, który misję kapłańską i prorocką utrudniali jego rodacy do tego stopnia, że na 70 lat zostali wygnani do Babilonu. Spotkał naród wielki dramat. Pośród dramatów także i zapewne tragedie tych, którzy z uporem trwali w niewierze, w beznadziei i sami stali się przyczyną swego potępienia. Wróćmy jeszcze do Ewangelii świętego Jana, który przeżył jako jedyny z apostołów konanie Jezusa na krzyżu i świadczy, że z Księgi Liczb to wydarzenie o wężu miedzianym z rozkazem Pana Boga, gdy Żydzi się nawracali i prosili Mojżesza, aby się wstawił za nimi, to właśnie
rozkaz z nieba przyszedł, aby Mojżesz zrobił taki znak, właśnie umieścił węża miedzianego na palu, a każdy, kto spojrzy, zostanie przy życiu. Wróćmy teraz do genealogii, bo właśnie jeżeli ją przytoczyłem, to jako przykład z właśnie też tej sprawy Bożego miłosierdzia co do Judy. Juda, wiemy skądinąd, że uratował Józefa przed śmiercią w studni z głodu. No, poradził, żeby go raczej sprzedać. Ale tu wróćmy do całej genealogii, rodowodu i zauważmy, że tylko jedno imię, które się zaczyna od litery T, to właśnie imię jednej z czterech kobiet, pierwszej kobiety, Tamar. Litera T, której forma przywołuje krzyż, Tau. Odnajdujemy u Ezechiela w rozdziale 9 ukaranie Jerozolimy i częściowe ocalenie męża odzianego w lnianą szatę z kałamarzem pisarskim u boku pośród sześciu mężów. Zatrzymali się przed ołtarzem z brązu u progu świątyni. Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak Tau. Biblii przypis litera Tau w starożytnym alfabecie hebrajskim miała kształt krzyża. Znak ten jest symbolem ocalenia niewinnych. Mąż, który otrzymał rozkaz, wykonał go i powiedział: uczyniłem, jak mi rozkazałeś. Potem tych sześciu mężów otrzymało rozkaz: idźcie za nim i zabijajcie. A nie dotykajcie jednak tych, którzy zostali naznaczeni tym znakiem Tau. Odpowiedzialność za ich, czyli nienaznaczonych, składam na ich głowy, powiedział Pan. Wracając do Judy, jego syna Faresa, którego Tamar mu urodziła i stał się przodkiem Zbawiciela naszego według ciała, Pismo Święte ukazuje ją najpierw jako jego synową Judy. On jest jej teściem, przez syna Era. Ten źle się prowadzi i umiera. Napisał autor, ponieważ Er pierworodny syn Judy był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć. Wtedy Juda rzekł do Onana, jego brata młodszego: idź do żony swego brata i dopełnij z nią obowiązku szwagra, tak zwany obowiązek lewiratu, a tak sprawisz, że twój brat będzie miał potomstwo. Onan jednak, chyba to wiemy, właśnie swoich woli, zazdrości, nie chciał tego uczynić i stąd mamy to słowo onanizm. Synowa, a więc imieniem Tamar, jeszcze miał Juda trzeciego syna, Szela, był młody, kazał więc tej synowej iść do jej ojca i zaczekać, aż on urośnie. No, ale potem Juda postanowił, że nie da, nie spełni tego. Więc ten drugi, ten Onan, umarł również. I teraz
ta obietnica ta czekała, ale widząc, że jednak się nie spieszy teściowi dać mu za żonę, dać mu za męża tego jego najmłodszego syna, więc no, uczyniła coś, tak zwane prostytucja sakralna, z której no, skorzystał Juda, nic nie wiedząc o tym, że to jego synowa. No, ale ona zarządza, co mi dasz, jeśli się zbliżysz do mnie, dam ci koźlątko, ale zanim to koźlątko przyślesz, daj mi tutaj twój pierścień, sznur i laskę. I on jej dał. Potem próbował przesłać to koźlątko, no ale ona już tam nie była, bo jej tylko chodziło o to, żeby mieć dziecko, mieć syna. Miała nie tylko jedno, ale dwóch bliźniaków, a więc Fares i Zara. I ten Fares właśnie jest przodkiem Jezusa z tej genealogii. To pewno już jest znane, ale właśnie to ze względu na to T, które ma w tym, jedyne T z całej genealogii, Tamar, i to podobieństwo do krzyża, jak i ten, to powieszenie węża miedzianego, to wszystko sprowadziło mnie do tej refleksji na temat właśnie oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, idźmy z pochłonem. To niech to właśnie będzie taka zachęta dla nas, abyśmy całe to dziedzictwo tej Biblii szanowali, kochali i w ten sposób mogli się przysłużyć Bogu. Amen. Krzyża z mojej ściany, za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, krzyża z mojej duszy, nie wyrwę go z sumienia, bo krzyż szatana gniweć kruszy, bo krzyż to znak.